Niech blues będzie z nami. Suwałki Blues Festival po raz kolejny zgromadził całą plejadę gwiazd i tysiące fanów. Jedni i drudzy zjechali tu na drugi weekend lipca z całego kraju, z Europy i świata. 12. edycja tego największego bluesowego plenerowego festiwalu rozpoczęła się od odsłonięcia ogromnego muralu autorstwa Andrzeja Pongowskiego, który żałował tylko jednego. Janek Kwiniacki zadzwonił do mnie, że ma dla mnie propozycję związaną z festiwalem, to myślałem, że chce, żebym zagrał. Bo zawsze marzyłem, żeby wyjść na scenę i dać takie trzy solówy. No ale niestety góra zadecydowała inaczej i realizuje się też w kulturze, ale raczej kwiatkami i farbami. Andrzej Pongowski po raz pierwszy uczestniczył w Suwałki Blues Festival, jednak wiedziony tym, co zobaczył na przekazanych mu nagraniach, stworzył dzieło równie barwne i energetyczne jak sam festiwal. Chciałem, żeby on był muzyczny, żeby on był dynamiczny, żeby on był fantastycznie kolorowy i żeby przede wszystkim zawierał to, co zobaczyłem na nagraniach, czyli potężną, wielką grupę ludzi, którzy rozkoszują się tym, że grają. I też bardzo ważne, że są tam kobiety, ponieważ kobiety też tutaj nieźle dają czadu. Na chłodnej Suwalskiej Alei Bluesowych Gwiazd odsłonięto również 11. już tablicę z nazwiskami największych artystów ubiegłorocznej imprezy. Jeszcze tam w ostatnich chwilach przed muzycznym tajfunem do uczestnictwa w imprezie zachęcał Jan Chojnacki z Radiowej Trójki. 4 dni radości, miłości, spokoju, odpoczynku i fantastycznego kołysania. Niech blues będzie z nami. Koncert otwarcia to popis Sosnowskiego. Nagrodzony w 2018 roku ofensywną szczotką Radiowej Trójki artysta szybko z ponad 650-osobowej publiki stworzył sekcję w części wokalną, a w części rytmiczną. Po nim na deski największej sceny Suwalskiego Ośrodka Kultury wkroczył Corey Harris i jego akustyczne trio. Po raz pierwszy bluesowe brzmienie jego formacji zostało wzbogacone aranżami na orkiestrę symfoniczną i jak zawsze przyniosło to znakomity rezultat. Subtelna obecność Suwalskiej Orkiestry Kameralnej dodała niecodziennego smaku tradycyjnemu repertuarowi Corey'a Harrisa. Od wielu lat organizatorzy Suwałki Blues Festiwalu dokładają starań, by muzyka przez czas trwania imprezy nie milkła. Dlatego każdy dzień imprezy rozpoczynają klubowe koncerty, śniadania bluesowe. The sky is gray.
śniadania chwani wędrują od sceny do sceny, a w plenerze są ich aż cztery i sycą się muzyką. Centrum Suwałk na 3 dni staje się miasteczkiem festiwalowym, otoczone scenami z nieustannie lejącym się bluesem. Tegoroczna 12. edycja to 56 koncertów, wśród nich prawdziwe perełki. Jak mówi dyrektor Suwałki Blues Festiwalu Bogdan Topolski, pierwsze światowe gitary, kilka lat temu Joe Bonamassa, teraz Kenny Wayne Shepherd. Na suwalskim festiwalu wystąpił drugi raz. What's interesting is the last time we came here, which was about 8 years ago, and I had never been to Poland before, and we played in this place, and it was a wide open building, and the crowd, it was packed in there, but they were so loud, and like so, it was one of the best crowds of the entire tour. And so, you know, I'm looking forward to coming back, because I remember that very vividly. I remember that they were so excited that I told my people, I'm like, we should come and film a live concert here, because this audience is so good. Like, that's the kind of audience that you want in a live DVD. W tym roku publiczność również nie zawiodła Shepharda. Zachwycona potęgą jego gitary szczelnie wypełniła znacznie większą przestrzeń niż kilka lat wcześniej. Po koncercie na fanpage'u pojawiło się takie zdjęcie. What do I love in my audience? Well, the fans are, I mean, the fans are, they're very passionate about this music. I mean, when you become a fan of blues or blues rock or, you know, whatever you want to call it, generally people are fans for life, you know, and it's a really great kind of music to be a part of, because then you can grow and evolve as an artist, and you can have a lifelong career playing music. I mean, BB died. He was in his, you know, mid late 80s, and he was playing music almost up until the day he died. We just did a tour of Buddy Guy in the States, and Buddy is 82, 83 years old. He's still doing it. So you can't do that with all kinds of music. I mean, you can't imagine a pop singer on stage singing pop songs at 82 years old. It'd be a little weird, right? Yeah, well, except for him. You're right. He's the one guy. But he's rock. He's not pop. But John Mayall is 86, right? Who? John Mayall, but he's blues, right? Yeah, exactly. So the bands are the best part about this, because they enable us to do what we do, and they support us, and they're always there for us. Kenny Wayne Shepherd jest na najlepszej drodze, aby przez swoje własne życie iść taką drogą jak król bluesa B.B. King czy wspomniany Buddy Guy. Tak wspomina swoje pierwsze doświadczenia muzyczne. Well, my dad was worked at a radio station. So I grew up with music around the house my whole life. And all kinds of music, everything like from blues to rock, country, R&B, gospel music, funk, James Brown, things like that. So I listened to everything, but I really connected with blues music when I was a kid. And for me, I think it was because of the emotion that's in the music. Because the one requirement, the main requirement for playing blues music authentically, is that you can play it from your heart. And so when you're a little kid and maybe you can't understand the words, you know, in the song or what he's singing about, if somebody's playing an instrument from their heart, a little kid can still connect with that. And so it just pulled me in, and I really loved listening to the blues. And I was drawn towards guitar, so there's a lot of guitar and blues music too. So that's what really pulled me to blues music. But music in general is really great, because it makes you feel things, you know? And it generally, my music, I try to write and record music that to make you feel good, to make you feel better. If you're having a hard time, you put on some
Kenny Wayne Shepherd, and then you have a smile on your face, you know. Wśród tegorocznych artystów goszczących na suwalskiej scenie obecna była również Sari Shore. Zawładnęła publicznością w tym samym miejscu, w którym kilka lat temu festiwalowa widownia skradła serce Shepherdowi. Shore, znakomita, klasycznie wykształcona wokalistka, zdaniem miłośników gatunku i przez wielu porównywana do Ellie Fitzgerald i Janis Joplin, niesiona na fali emocji publiki, dała fenomenalny koncert pełen naprawdę wielkich przeżyć. Ci, którzy przyszli zobaczyć ją na żywo, byli pod ogromnym wrażeniem artystki. Festiwalowi towarzyszyła również wystawa zdjęć Andrzeja Tyszki, której bohaterem był Tomasz Stańko. Zaprezentowane fotogramy odkryły Tomasza Stańkę takim, jakiego jego fani nie widzą go na scenie. Znakomite zdjęcia zgromadziły przez czas festiwalu pokaźną grupę odwiedzających wystawę. Codzienne śniadania bluesowe, koncerty główne i nocne koncerty klubowe, za każdym razem kończące się jam session o świcie, zgromadziły tysiące fanów, którzy w sercu Suwałk czuli się świetnie. Park Konstytucji u stóp ratusza, ulice otaczające centrum miasta brzmiały muzyką, emanowały energią i tylko żal, że na kolejną edycję największego plenerowego festiwalu bluesowego musimy czekać cały rok, do 2 lipcowego weekendu 2020 roku.